Neymar wsparł finansowo byłego kolegę z boiska. Oficjalny transfer Jadona Sancho. Eric Dier w Bayernie Monachium. Tottenham z dużym wzmocnieniem. Słynny streamer odwiedził Ronaldo Nazario. Rusza Puchar Narodów Afryki. Lewandowski znowu błyszczy. Kolejna bramka Polaka. Hat-trick Arkadiusza Milika. Juventus z pewną wygraną. Dramatyczne sceny w Pucharze Włoch. Pełne emocji derby Madrytu. Toni Kroos znienawidzony w Arabii Saudyjskiej. Ja jestem Sebastian, witam was na kanale Szczuba. Na starcie chciałbym wspomnieć, że bardzo mi miło, że tak dobrze przyjął się ten format. Dziękuję za każdego lajka, każdy komentarz, każdą subskrypcję. To bardzo motywuje mnie do dalszych działań, a my nie przedłużając, lecimy z newsami. Tottenham w czwartek ogłosił podpisanie kontraktu z rumuńskim obrońcą Radu Dragusinem. Według doniesień medialnych klub z Londynu zapłaci Dzienowi za piłkarza najprawdopodobniej 25 milionów euro i umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2030 roku. Głosy dochodziły, że Bayern chciał pozyskać tego zawodnika, ale finalnie dogadał się z Londyńczykami. Rumun wcześniej grał dla takich klubów jak Salernitana, Sampdoria, a nawet dla Juventusu i może też pochwalić się występami w reprezentacji Rumunii. Borussia Dortmund wypożyczyła Jadona Sancho do końca sezonu. Takie informacje możemy przeczytać na oficjalnym profilu zespołu Bundesligi. A to oznacza, że już żadnych wątpliwości nie ma. Anglik będzie miał szansę w BVB odbudować się po przykrej przygodzie w Manchesterze, gdzie piłkarz miał zacięty konflikt z trenerem. W wielkim skrócie. Zaczęło się, gdy trener Czerwonych Diabłów odsunął piłkarza z meczu z Arsenalem, argumentując to słabą postawą na treningach. Następnie obrażony Anglik opublikował wpis, w którym prosił ludzi, aby nie wierzyli w te kłamstwa. Według niego spisywał się dobrze na treningach. Zasugerował również, że powód tej decyzji był inny i że stał się on kozłem ofiarnym. W tym sezonie tylko 3 razy pojawił się na boisku, wchodząc z ławki rezerwowych. Później próbowali się jeszcze dogadać. Piłkarz miał usunąć tweet i przeprosić publicznie trenera. Post rzeczywiście został usunięty, ale przepraszać nie miał zamiaru. Od tamtej pory piłkarz był w indywidualnym planie treningowym i nie zagrał już w żadnym meczu. Eric Dier oficjalnie w Bayernie Monachium. Ten ruch jest dla mnie spełnieniem marzeń, ponieważ jako dziecko chcesz pewnego dnia grać w takim klubie jak Bayern. Tak przenośny skomentował sam zainteresowany. Nie zapomniał również podziękować działaczom, kibicom oraz piłkarzom klubu, w którym spędził dekadę. Po prawie dekadzie czas pożegnać ten wspaniały klub piłkarski. To była niesamowita podróż, pełna tylu niesamowitych chwil. Ponad rok temu Dani Alves, były obrońca FC Barcelony, trafił do aresztu w Katalonii. Został on oskarżony o napaść na tle spalnym, którego miał dopuścić się w końcówce 2022 roku. Brazylijczyk utrzymuje, że jest niewinny, ale na jego niekorzyść wpływa 4-krotna zmiana wersji wydarzeń. Najpierw stwierdził, że do niczego nie doszło, następnie stwierdził, że odbyło się to za obopólną zgodą. Jak naprawdę było, dowiemy się niebawem, ponieważ niedawno funkcjonariusze zakończyli śledztwo i już w lutym ma odbyć się proces. Jak donoszą zagraniczne media, Dani Alves poprosił Neymara o wsparcie finansowe, no i były boiskowy kolega postanowił wesprzeć go kwotą 150 tysięcy euro. Na dodatek zapewnił mu wsparcie prawnika z firmy swojego ojca, który będzie go reprezentować podczas zbliżającej się rozprawy. Popularny youtuber iShowSpeed ponownie uraczył nas ciekawym materiałem. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to amerykański twórca internetowy, którego transmisje opierają się na rozrywce, kontrowersjach, a także futbolu. Jest on ogromnym fanem Cristiano Ronaldo, za którym jeździł po całym świecie, aby móc go spotkać. No i finalnie to mu się udało. Transmitował on również plebiscyt Złotej Piłki w 2023 roku, gdzie zagadywał i mylił wielu piłkarzy. A także okazał swoje niezadowolenie z wyboru Messiego na najlepszego piłkarza. Tym razem młody streamer wybrał się do Brazylii, gdzie oprócz kopania piłki na tamtejszych fawelach odwiedził również emerytowaną legendę futbolu, Ronaldo Nazario. Jednym z ciekawszych wydarzeń tego streama była reakcja iShowSpeeda na widok złotej piłki, którą Brazylijczyk wygrał w 97 i 2002 roku. Who? I used to play. Bro! No Deus! Un God! You know what it is? That's the Ballon d'Or! Bro! Look at that! Mało tego, pozwolił mu nawet ją wziąć do ręki, co bardzo wzruszyło Speeda. Jednych może bawić, innych natomiast nie. Mnie osobiście rozbawiło, gdy streamer zadał ciekawe pytanie Ronaldo. Bro, are you Ronaldo dad? Dad? No, no, like, are you Ronaldo dad? You got the same name as Ronaldo. I'm the first Ronaldo. Yeah, see, yeah, yeah, see, exactly, right? Yeah. You're the first Ronaldo. So you're Ronaldo dad, right?
Yeah, he's the Ronaldo OG, man. See? OG. I knew it! W połowie tygodnia odbyły się półfinały Superpucharu Hiszpanii. W środę w Riyad rozegrane zostały derby Madrytu pomiędzy Atletico a Realem. Już w 6 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Griezmana wynik meczu otworzył Hermoso. Kwadrans później w identyczny sposób Modric posłał piłkę do Rudigera, a ten uderzył piłkę z główki tuż przy samym słupku. 9 minut później na listę strzelców wpisał się kolejny obrońca Realu, podwyższając wynik na 2-1, a pierwszą połowę po strzale zza pola karnego zamknął Antoine Griezmann. Na kolejną bramkę musieliśmy poczekać nieco dłużej. W 78 minucie po niefortunnej interwencji bramkarza Królewskich bramkę, ale tym razem samobójczą, zanotował Rudiger. W końcówce meczu bramkę na 3-3 zdobył Carvajal i doszło do dogrywki, w której Atletico musiało uznać wyższość derbowych rywali. W 116 minucie bramkę na 4-3 zdobył Joselu, a kropkę nad i postawił Diaz w 122 minucie. Spore emocje wśród kibiców nie wywołało tylko gradobicie bramek, ale i obecność Toniego Kroosa na boisku. Miejscowi Saudyjczycy przy każdej możliwej styczności Niemca z piłką wygwizdywali go. Było to spowodowane niedawnym komentarzem piłkarza pod wpisem Fabrizio Romano. Na wieść o potencjalnym transferze Gabriela Vegi do Al Ahly, piłkarz Realu stwierdził, że to żenujące. Doszliśmy do punktu, w którym zaczyna się mówić, że w Arabii Saudyjskiej gra się ambitną piłkę. W rzeczywistości wszystko kręci się wokół pieniędzy. Piłkarz, który tam idzie, kieruje się wyłącznie finansami i stoi w opozycji do futbolu, powiedział w rozmowie ze Sports Illustrated. Po meczu Kroos w dość kąśliwy sposób podsumował atmosferę na stadionie. Fajnie było dzisiaj, niesamowity tłum. Następnego dnia odbyło się spotkanie Barcelony z Osasuną, w którym zespół Xaviego pewnie wygrał 2-0. Pierwszą bramkę w meczu zanotował Robert Lewandowski, który ostatnio częściej daje o sobie znać na boisku, a wynik w ostatniej minucie podwyższył Yamal. W jutrzejszym finale o godzinie 20 zespół królewski zmierzy się z Barceloną. W El Clasico najprawdopodobniej nie zagra Rafinha ze względu na uraz mięśnia. W środę oraz w czwartek odbyły się 3 spotkania ćwierćfinału Pucharu Włoch. W derbach Rzymu Lazio pokonało Romę 1-0 i nie obyło się bez kontrowersyjnych wydarzeń. W 76 minucie jeden z piłkarzy Wilków oberwał szklaną butelką w głowę. AC Milan przed własną publicznością uległ Atalancie, przegrywając 1-2, a stara dama pewnie wygrała 4-0 z Frosinone. W tym meczu mogliśmy obejrzeć świetny występ Arkadiusza Milika. W 11 minucie pewnie wykorzystał rzut karny, w 38 minucie podwyższył wynik na 2-0 po pięknej asyście McKenniego, a tuż po przerwie wpakował piłkę do pustej bramki, komplementując hat-tricka. Jeżeli chodzi o Premier League, to warto na starcie wspomnieć, że wiele klubów będzie musiało sobie radzić bez swoich kluczowych piłkarzy w związku z ruszającymi turniejami, Pucharem Narodów Afryki oraz Pucharem Azji. Podsumowując wczorajszy dzień, jeżeli chodzi o wyniki, to Burnley u siebie zremisowało 1-1 z Luton, Marsylia również podzieliła się punktami ze Strasburgiem, Alaves wyrwało 3 punkty Sevilli, strzelając gola w 90 minucie na 3-2, a Bayern Monachium pewnie wygrało u siebie 3-0 z Hoffenheimem. Dziś o 21:00 zostanie rozegrany mecz otwarcia Pucharu Narodów Afryki, w którym Wybrzeże Kości Słoniowej podejmie u siebie Gwineę Bissau. Premier League Chelsea podejmie Fulham, a Newcastle zagra u siebie z Manchesterem City. We Francji o 17:00 Monaco zagra z Reims, a Rennes zmierzy się z Liceum. W Hiszpanii zostaną rozegrane następujące mecze, w Bundeslidze zostało zaplanowanych 6 spotkań, a za to we włoskiej Serie A czekają nas 4 ciekawe spotkania. I to by było na tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do subskrypcji, jeżeli taki format Wam się podoba.